If there is some question. Czy mają Państwo jakieś pytanie? No dobrze, I'd like to ask you a question. Don't you think that the demands proposed by the progress traction were discussed because the traction was worried about the Catholic Church on the East and not just for the progress voice itself? I think you can repeat, please. So, don't you think that this propositions of the progress fraction wasn't... Because they were afraid what would happen to the church in the East. Yes, and not just the progress itself. Pan tutaj pyta, czy ta frakcja, tak? No może pan po polsku po prostu powie. Dlaczego, czy nie sądzi pan, profesor, że te postulaty wysuwane przez tak zwaną postępową frakcję w Kościele katolickim no nie były właśnie dyskutowane tylko dla samego postępu, czy może raczej dlatego, że Kościół się obawiał o to, co się może stać z Kościołem katolickim na wschodzie? The progressist, this was not the thinking of the progressist. The progressist, like for example the architects of Ostpolitik, they were convinced that communism will have rest for 150 years. They are convinced that the future of the humanity was in the line of the communism. They didn't imagine that in 20 years the communism will be fallen down. And so in Vatican II missed a prophetic voice of condemnation of communism. This voice, there was a voice, but was a voice out of the in the same year. There was the voice of Solzhenitsyn, of many other dissidents, of many victims of the communism in many eastern country, in Polonia, in Hungary, in Czech, in Czech Republic, who denounced the communism. But this voice was present also in Vatican II, but was the voice of the conservative fraction and not of the progressist fraction. Pan profesor tutaj powiedział, że to nie był sposób myślenia frakcji progresywnej, tylko frakcja progresywna liczyła się z tym, że komunizm potrwa jeszcze 100-150 lat. Nie mieli takiej wiedzy, nie mieli takiej świadomości, że może potrwać tylko 20 i starali się to tak zaplanować i w taki sposób poprowadzić właśnie myśląc o tej przyszłości. Były pewne głosy na Soborze Watykańskim II, które mówiły o tym, że o pewnych prześladowaniach w Czechach, czy w Rosji, czy w innych krajach komunistycznych, ale były to głosy głównie konserwatystów i nie uzyskały większego przebicia. Chciałbym się spytać o prawdopodobne działania w czasie Soboru, czy jeszcze przed Soborem, które miały na celu ograniczanie konserwatywnych uczestników Soboru, ograniczanie wpływu na konkluzje soborowe. I jeżeli coś takiego było, to jak to z kolei skonfrontować z koniecznością wiary w działanie Ducha Świętego w trakcie Soboru? Czy to nie jest dla osób wierzących trudne do pogodzenia i sprzeczne w jakiś sposób?
reaction of the conservatism, or the progressive forces. In the Vatican II, there was a struggle between two wings, the progressive and the conservative wings. But the media supported very much the progressive fraction and minority, and at that time this progressist tendency had a very strong influence out of the in the Catholic world. I can give an example, but yes. W trakcie drugiego Soboru Watykańskiego był bardzo silny wpływ mediów, i które popierały frakcję progresywną. One example. It is about the moral sexuality. Perhaps in the last days, you have read on the newspaper that the German Episcopal Conference has approved the so-called morning after pill in extreme, in particular cases. It has been approved by the German bishops, the possibility to use it is more than a contraceptive, because it is the morning after pill. So a pill, it is rather abortion than contraception. Jeden z przykładów jest tutaj, który pan profesor podaje, nawiązanie do pewnych spraw związanych z seksualnością, i tutaj przywołuje właśnie niedawną sprawę w niemieckiej prasie, dyskusję na temat środków wczesnoporodnych. Tutaj chodzi o konkretnie o pigułkę wczesnoporną. The same German bishop who belonged to the progressive minority during the Vatican II claimed for the introduction of the pill during the council. W trakcie Soboru Watykańskiego jeden z biskupów właśnie niemieckich, ten sam, który właśnie jest osobno wymieniany w prasie, również zaproponował używanie pigułki wczesnoporonnej. But after the council, Pope Paul VI, in his encyclical Humanae Vitae, condemned any contraception. Ale po soborze Paweł VI w swojej encyklice zakazał wszelkiego rodzaju środki antykoncepcyjne i wczesnoporonne. So the position, the recent position of the German conference seems to represent the revenge of that episcopacy, and shows as the influence of the Vatican II continues until our days. I właśnie ta sytuacja pokazuje jakby kontynuację Soboru Watykańskiego II pod tym względem, że jest pewnego rodzaju zemsta tego episkopatu na tamtej decyzji.